Szanowni Państwo, Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę Słowacji oraz Węgier dotyczącą przymusowej relokacji uchodźców. To bardzo istotna decyzja, również z polskiego punktu widzenia. Spełniać się zaczyna czarna wizja, o której mówiłem od dawna. Brukselskie elity idą w zaparte i chcą przymusić Węgry, Słowację oraz Polskę do realizacji zawartego w 2015 roku porozumienia i relokacji ponad 160 tysięcy imigrantów. Trzeba temu powiedzieć stanowcze nie. Nie dla muzułmańskich imigrantów i nie dla unijnych federalistycznych elit, które chcą decydować o każdym aspekcie naszego życia. Decyzja Trybunału w Strasburgu pokazuje również głęboki podział w Europie. Po stronie Węgier i Słowacji wystąpiła Polska. Po stronie Rady m.in. Belgia, Francja czy Niemcy. Trybunał potwierdził legalność wydanej decyzji, a tym samym fakt, że polityka imigracyjna nie jest już kształtowana w Warszawie czy Budapeszcie, lecz wśród federalistów z Brukseli. Tym samym traktat z Lizbony odebrał nam kolejną cząstkę suwerenności. Ta decyzja otwiera drogę do karania Polski za nieprzyjęcie określonej kwoty uchodźców. O takim rozwiązaniu w Brukseli mówi się od dawna. Mimo to nawet ciężkie kary nie powinny zmusić nas do poddawania się brukselskiemu dyktatowi. Lepiej płacić i być bezpiecznym, bez zamachów na naszych ulicach, bez ataków na naszą wolność. Należy również pamiętać, że całkiem niedawno Niemcy podjęły decyzję o rozpoczęciu programu łączenia rodzin. Tym samym do Europy mogą napłynąć nawet setki tysięcy kolejnych uchodźców.